Na początku tego 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza mamy greckie słowo tote, czyli wtedy, wówczas. Ale kiedy? Do czego to się odnosi? Opowieść Jezusa trzeba odnieść do dnia ostatecznego, o którym mamy jego dłuższą opowieść w tych dwóch rozdziałach, 24 i 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Zresztą podobne teksty znajdują się w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, tyle że w trochę innym kontekście. W usłyszanej tutaj opowieści Jezus posłużył się opisem dobrze znanych słuchaczom ówczesnych zwyczajów związanych z ceremonią zaślubin. Chociaż korzysta z tej symboliki tylko częściowo. Na przykład popatrzmy, w większości zachowanych rękopisów z najstarszych nie ma tu żadnej, chociażby najmniejszej wzmianki o osobie panny młodej. Nie wiadomo, czy ona przyszła wcześniej, czy przyjdzie później. Jak to się wszystko odbywało? Otóż uroczyste uślubiny w tradycji żydowskiej ówczesnej odbywały się w rok po zaręczynach. I wtedy, tego dnia, wieczorem, dopiero gdy wszystko było gotowe do uczty, a uczta mogła czasem nawet trwać do tygodnia czasu, na rozpoczęcie tej uczty pan młody przychodził do panny młodej, aby ją przeprowadzić do swojego domu. A kiedy przygotowania do tej uczty się przedłużały, no to mógł przybywać z opóźnieniem. Co więcej, wtedy niektórzy komentują, ci, którzy czekali tam na pana młodego, mogli powątpiewać, czy się aby nie rozmyślił w ostatniej chwili. Dla nas to obiecane zbawienie zostaje porównane przez Jezusa do uczty weselnej. Mamy tu zapowiedź tak zwanej paruzji, czyli powtórnego przyjścia Jezusa. Czasem też sobie stawiamy takie pytanie, czy aby to ostatnie przyjście Jezusa ich też się nie opóźnia. Czasami też tutaj odkrywamy w sobie tego rodzaju niepokój. Teraz czytamy o tym, że te panny miały mieć lampki oliwne. Możemy sobie wyobrazić takie małe, skromne lampki oliwne, które niosły te wspomniane panny druhny. One dawały bardzo niewiele światła. To zupełnie nie to, co pan młody pewnie przychodził w dużym orszaku. Ci, którzy mu towarzyszyli, mieli ze sobą zapewne większe pochodnie, które dawały znacznie więcej światła. Ale popatrzmy, w ciemnościach nocy nawet te małe lampki były ważne, bo mogły zasygnalizować czyjąś obecność, czyjąś troskę. Jeżeli nawet w ciemności zobaczy się taką małą lampkę, znaczy tam ktoś czuwa. To znaczy, że nadchodzący pan młody jest oczekiwany, że jest powitany, że traktujemy jego nadejście na serio i w zaoferowaniu innymi sprawami nie przegapimy braku oliwy w tym, co można nazwać lampą czujności. Święty papież Jan Paweł II uczył nas, wielokrotnie powtarzał, czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra. Jakiego wielkiego dobra trzeba strzec? Jaki tutaj rodzaj wielkiego dobra wchodzi w szczególną rachubę w dzisiejszym nauczaniu Jezusa? W 25 rozdziale Ewangelii, właśnie przed chwilą przeczytanym, mowa jest tam o pannach, czasem tłumaczone jako o druhnach. W greckim oryginale nam dostępnym występuje słowo partenoi, czyli dosłownie dziewice. Czyli te panny to są te, które jeszcze nie mają mężów, nie mają dzieci. A co to oznacza? To oznacza, że one tak naprawdę nie mają nic ważniejszego do roboty. Są jeszcze, prawda, same, nie ma męża, który, czy dzieci, które by czekały. Ale powinny były dobrze znać hierarchię wartości. Czym mogą się zająć i czym warto się zająć. I tutaj mamy pochwałę tych rozsądnych. To greckie phronimoi oznacza, chodzi o mądrość praktyczną. O mądrość praktyczną, czyli nie tylko wiedzę o rzeczach, ale przede wszystkim wiedzę o wartościach. Amerykański trapista Thomas Merton porównał kiedyś życie chrześcijańskie właśnie do takiej małej lampki. I ta analogia Mertona była bardzo znamienna, bo on mówi tak. Taka lampka, żeby się paliła, bo tam musi być knot. I tym knotem w tej lampce jest naszego życia jest nasza wiara.
aby knot mógł palić się, aby mógł choćby dawać niewielką ilość światła i ciepła, a ten płomień ognia to symbol miłości obecnej w życiu człowieka, ale na to, żeby ten symbol miłości mógł funkcjonować, potrzebna jest tak w takiej lampce oliwa, czyli, mówi Merton, ofiarność serca. Ofiarność serca, a więc gotowość do rezygnacji z jakiej części mojego ja. Jeżeli mam zadbać o gotowość do służby w prawdzie i w miłości, nie może mi zabraknąć właśnie takiej ofiarności, takiej oliwy. Dzisiaj czasami, kiedyś w którymś kazaniu mówiłem, można wskazać radę dla panien i nie tylko dla panien, dla kawalerów też mówi, nie przeglądaj smartfonu czy tabletu wtedy, kiedy może ci zabraknąć oliwy. W Księdze Mądrości mamy do czynienia z personifikacją mądrości. Czyli jak gdyby jest ona uosobiona, przedstawiona jako osoba, którą można spotkać i umiłować. I znowu popatrzmy, taka mądrość to nie tyle wiedza o rzeczach. Uczeni się zajmują rzeczami. Natomiast mądrość to nie jest nauka o rzeczach, ale nauka o wartościach. I taka mądrość, prawda, o te wartości to sprawiedliwość, uczciwość, roztropność. Czytamy, tym, którzy kochają mądrość, ona objawia swoje piękno. To mamy w Księdze Mądrości, tak samo zresztą w dwóch miejscach powtórzone w Księdze Przysłów. Ten szósty rozdział Księgi Mądrości to tekst zresztą, jak dzisiaj bibliści nas uczą, już wiemy sporo na ten temat, to tekst napisany w kręgu oczywiście wiary Starego Testamentu, ale pod wpływem kultury greckiej. Ponieważ właśnie to był tekst pisany pod wpływem kultury greckiej, dlatego potem święty Paweł uznał za właściwe, żeby w pierwszym liście do Tesaloniczan skorygować ten tekst w duchu tej prawdziwej mądrości, w której znaczący udział ma wiara. I dlatego w pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł napisał: nie smućcie się jak inni, ci, którzy nie mają nadziei. Dopiero w świetle wiary w przyszłe zmartwychwstanie wszelkie czyny naszego życia nabierają właściwej wartości. I te lampy, tak jak świece chrzcielne zresztą, symbolizują światło wiary. Jeżeli brakuje wiary, brakuje miłości, to wówczas oczekiwanie Jezusa to tylko czekanie na sąd. A właśnie w pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł nas zachęca: pocieszajcie jedni drugich. Naprawdę czeka nas uczta weselna, naprawdę jesteśmy zaproszeni i tylko broń Boże, abyśmy nie zapomnieli o oliwie do lamp. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.